symbolicznym miejscu upamiętniającym poległych Roya i Mazura. Jest to szczególna chwila, 70. rocznica śmierci wielkich polskich patriotów, którzy nigdy nie wyrzekli się idei, w której wierzyli i za które oddali życie. Oddali życie za wolną, niepodległą Polskę. Nigdy nie ulegli ubeckiej indoktrynacji. Zawsze pozostali wierni ideałom, w które wierzyli. Dziś naszą główną rolą jest kultywować pamięć, kultywować ideały, w które wierzyli. Jest to szczególnie ważne dla nas, żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, brygady, której patronem jest świętej pamięci podporucznik Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój. Zrobimy wszystko, by idee, w które wierzyli i za które polegli bohaterowie, pozostały na zawsze w naszej pamięci i żeby były przekazywane kolejnym pokoleniom. Cześć i chwała bohaterom. Wszyscy, którzy się tu spotkaliśmy, znamy relacje wydarzeń sprzed 70 lat, które miały miejsce na tych okolicznych polach. Znany jest wielu publikacji edukacyjnych wydanych na ten temat. Niektórzy z nas znają z opowieści rodzinnych. Szanowni Państwo, dzisiaj właśnie zależy nam i należy zauważyć, że każda rocznica śmierci podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza Roya i kaprala Bronisława Gniazdowskiego Mazura jest obchodzona w uchwalony przez Sejm w 2007 roku Dzień Pamięci Ofiar Katynia dla uczczenia wszystkich wymordowanych przez NKWD. Wiosną 1940 roku Sowieci zamordowali ponad 20 tysięcy polskich obywateli, oficerów, policjantów, a przede wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji. Konsekwencją tego sowieckiego mordu było kłamstwo katyńskie, które zwane kłamstwem założycielskim Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To kłamstwo wywarło ogromny wpływ na powojenną historię Polski. Walkę z sowiecką okupacją musieli podejmować coraz młodsi żołnierze. A kłamstwo i zmasowana propaganda komunistów o bohaterskich żołnierzach powojennego podziemia antykomunistycznego miała przede wszystkim zniszczyć ich etos ofiarnej walki w słusznej sprawie, walki w imię miłości do ojczyzny i Boga. Ta propaganda miała złamać opór społeczeństwa przed sowietyzacją i zabić nawet pamięć o nich. Dopiero przemiany zapoczątkowane w Polsce w 1989 roku dały początek walce o prawdę. Dopiero od nieco ponad 30 lat mamy merytoryczne wsparcie w obronie dobrego imienia naszych bliskich krewnych, a dopiero po powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej w 1999 roku możemy zmierzyć się z nikczemną, kłamliwą, jeszcze do tej pory przez niektóre środowiska powielaną interpretacją działalności Roya, jego żołnierzy i całego podziemia antykomunistycznego. Ale dziś już wiemy, że tak jak nie udało się zakłamać prawdy o Katyniu, tak nie uda się już zakłamać prawdy o tych bohaterach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 13 października 2007 roku za wybitne zasługi dla niepodległości polskiej prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan profesor Lech Kaczyński, odznaczył pośmiertnie Mieczysława Dziemieszkiewicza krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Szanowni Państwo, proszę o uczczenie minutą ciszy pamięć bohaterów podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza pseudonim Rój i
Dzika Prala Bronisława Gniazdowskiego, pseudonim Mazur, jak również uczcijmy w 81. rocznicę pamięć ofiar Katynia. Proszę Państwa o minutę ciszy. Także cieszę się, że możemy już po raz kolejny spotkać się w tym miejscu. Dzisiaj uczcimy rocznicę, 70. już rocznicę tych strasznych wydarzeń, które tu miały miejsce. Dziękuję przede wszystkim organizatorom na ręce pani Jadwidze Płodziszewskiej, panu Tadeuszowi też dziękuję, Łączyńskiemu za tę organizację tych uroczystości, jak też panie pułkowniku, pana Jednostki. Szanowni Państwo, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, do końca wierni byli złożonej ojczyźnie przysiędze. Torturowani, bici, mordowani, do końca walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Na wielu, wielu mazowieckich wioskach, tu na północnym Mazowszu, miały miejsce tego typu wydarzenia. Ostatnio spotkaliśmy się w Zielonej, gdzie również społeczność tej miejscowości, jak też i parafii, upamiętniła naszych bohaterów poprzez tablicę, którą zamieścili przy kościele. Także samo tutaj mieszkańcy parafii Szyszki w 1992 roku pamiętali o naszych bohaterach. 3 lata, będąc już w wolnej, demokratycznej ojczyźnie, czyli można powiedzieć wkrótce po tym, tutaj jest z nami też pani, która również, pani rodzina, brała w tym udział, organizowała te uroczystości, także pani Świątecka z rodziną. Także dziękuję też na pani ręce, składam podziękowania, że pamiętaliście o bohaterach tamtych wydarzeń. Szanowni Państwo, młodzież, wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy obecni, uczyliśmy się w szkole historii, gdzie nie można było mówić na temat żołnierzy wyklętych. Rodziny żołnierzy wyklętych były rzeczywiście skazani po prostu na to, żeby się ukrywać. Nie mogli, młodzieży w tej chwili, jak tłumaczymy, trudno im zrozumieć, nie mogli otrzymać pracy zgodnie z własnym wykształceniem. W tej chwili oglądamy też film, zawsze w niedzielę jest po Dzienniku, także młodzież również zachęcam, gdzie jest przybliżona w sposób taki fabularny, są przedstawione historie, tam, które się rozgrywały w tamtym czasie. Jak młodzież na Uniwersytecie Warszawskim, jak była gnębiona przez to, że chciała po prostu tylko i wyłącznie prawdy, domagała się prawdy. Ile razy musiałam słyszeć w moim rodzinnym domu, jak ojciec rozmawiał z wujkami moimi przy zamkniętym pomieszczeniu, żebyśmy my nie słyszeli, jakie były wydarzenia, co przechodziły te rodziny. Bo było powiedziane, nie możecie tego mówić, bo w szkole będziecie prześladowani. Tak wyglądały te sytuacje. I nadal ja z panią Jadzią Płodziszewską jeżdżę, z panem Tadeuszem, rozmawiamy z rodzinami, ich historie można opisać tutaj, które miały miejsce na północnym Mazowszu. Powstałaby książka, która liczyłaby kilka tomów. Każda rodzina ma swoją określoną historię i szanowni Państwo, te historie są bardzo zbliżone do siebie. I dziękuję przede wszystkim, szanowni Państwo, że jest
Instytut Pamięci Narodowej, który może tę prawdę przedstawić nam w sposób prawdziwy, korzystając z materiałów źródłowych. Nie wiemy, jak to długo jeszcze będzie, bo jesteśmy bardzo z różnych stron, tak jak Państwo widzą, szantażowani. I rodziny wyklęte, pani Jadzia przytakuje mi, bo tak jest, nadal są różnie oceniane w naszych środowiskach. Po prostu ta prawda jest różnie przekazywana w rodzinach. Także dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, historykom, którzy nie chcą zakłamywać tej prawdy, bo historię trzeba przedstawiać tylko prawdziwą, bo tylko taką możemy przedstawić naszej młodzieży. I bardzo proszę, żeby również osoby, które są wśród nas, współpracowały z historykami Instytutu Pamięci Narodowej, bo jest jeszcze wiele nieodkrytych kart historii. Ja ostatnio w miejscowości Pniewo Wielkie rozmawiałam z rodziną żołnierzy wyklętych, gdzie ten młody człowiek boi się, po prostu jeszcze nadal ma, szanowni państwo, tak zakodowane, że on nie chce mówić o swoim ojcu prawdy. Nie chce tej prawdy przekazywać, bo mówi, że ta rodzina tak dużo przeszła już w życiu, że on się po prostu obawia, co może go spotkać, w jakim kierunku zostanie to wykorzystane. Także dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim Państwu, którzy tutaj spotkaliśmy się. Dziękuję księżom, że również kultywujecie pamięć bohaterów tamtych wydarzeń. I oby tak zawsze było, żebyśmy żyli w tej niepodległej ojczyźnie, gdzie będzie przekazywana młodym pokoleniom prawda historyczna. Cieszę się, że bohater tamtych wydarzeń ma swoich spadkobierców. Jest nimi 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Także panu, na ręce pana pułkownika, przekazuję również gratulacje. Dziękuję. Chwała i cześć bohaterom. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w miejscu bardzo symbolicznym, miejscu upamiętniającym żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, Mazura, Roja, żołnierzy, którzy tutaj, na tej ziemi, naszej mazowieckiej, walczyli, oddając swoje życie, to, co mieli najważniejsze. Proszę Państwa, wrzesień 39 rok, z jednej strony 1 wrzesień, atak Niemiec. Z drugiej strony 17 wrzesień atak sowieckich okupantów. No i cóż, cały czas działało nasze podsiły. W maju 45 roku wydawałoby się, że odzyskaliśmy niepodległość. Że ta niepodległość przyszła po wielu latach. Natomiast nie wszyscy pogodzili się z tym, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Że nadal jesteśmy suwerennym państwem, a jednak wierzyli niektórzy w to, że można odzyskać suwerenność, że niepotrzebne jest Polsce kierowanie nas z innej, zupełnie obcej strony. No i między innymi takimi ludźmi byli tutaj zamordowani, a tu przy tym obelisku, co tutaj jesteśmy, upamiętniający Mazur i Rój. I oni walczyli za nas, proszę Państwa, za naszą, dla dobra Polski i za naszą historię i pokazywanie tego, co jest najcenniejsze, czyli Bóg, honor, ojczyzna. Oni walczyli o to z całego serca, wiedząc, że jedynie
pokazanie tego i upamiętnienie w przyszłości może doprowadzić do tego, że Polacy jednak obudzą się i zaczną wierzyć w to, że można odzyskać niepodległość. Proszę Państwa, dopiero po latach, jak tutaj wszyscy wiemy, jak tu poprzednicy mówili, że odzyskaliśmy pewną wiarę w to, że jednak istnieje coś takiego jak historia nasza, prawdziwa historia, że możemy ją odzyskać i możemy wierzyć w to, że powtarzając takie uroczystości, jak tutaj mamy, utrwalimy pamięć o nich na wiele lat, na inne pokolenia, te, które po nas przyjdą. To jest najważniejsze, że musimy pamiętać o tych osobach, o tych bohaterach, ponieważ jeśli my zapomnimy, zapomną następne pokolenia. Cześć i chwała bohaterom. W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Jarosława Szarka chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości. Niestety pan prezes ze względu na wcześniej zaplanowane zadania służbowe nie może uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Niemniej jednak skierował do organizatorów i do Państwa list, który mam zaszczyt odczytać. Szanowni członkowie Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, organizatorzy i uczestnicy uroczystości. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystość upamiętniającą 70. rocznicę śmierci podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, oraz jego podkomendnego, starszego strzelca Bronisława Gniazdowskiego, pseudonim Mazur. Jednocześnie chciałbym przeprosić, że ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe nie mogę w niej uczestniczyć. Jednym z najważniejszych zadań Instytutu Pamięci Narodowej jest przywracanie pamięci o żołnierzach powojennego podziemia niepodległościowego i oddanie im należnego miejsca na kartach historii. To oni zbrojnie przeciwstawili się instalowaniu komunistycznej władzy w Polsce, walcząc o wolną, demokratyczną i w pełni suwerenną ojczyznę. Do tego grona należeli upamiętniani dzisiaj bohaterowie Rój i Mazur, którzy zginęli podczas próby wydostania się z obławy zorganizowanej przez wielokrotnie liczniejsze siły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa. Do końca zostali wierni złożonej przysiędze. Cytuję: walkę o wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek. Wstępując w szeregi NZW, mam szczerą i nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, aniżeli zdradzę. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Rozkazu wodza naczelnego oraz wszystkich innych przełożonych będę słuchał i posłusznie wykonywał. Tak mi dopomóż Bóg i Ty, Królowo Korony Polskiej. Koniec cytatu. Raz jeszcze dziękując za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, chciałbym wyrazić wdzięczność jej organizatorom, Społecznemu Komitetowi Rodzin Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego za ogromny wysiłek wkładany w upamiętnianie żołnierzy oddziału ROJA. Proszę przyjąć serdeczne życzenia satysfakcji płynącej z sukcesów w przekazywaniu kolejnym pokoleniom pamięci o nich oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podpisał dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.